Hej, z tej strony witam was z Dantony 97. W kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. No to cóż, chciałbym tutaj w tym odcinku właśnie przejść do etapu bonusowego. Tu już wcześniej zabiłem kupy, żeby nie było problemu. Jak widać, możemy ominąć w ten sposób cały właściwie drugi etap. I zamiast iść airshipami, jak wcześniej szedłem, to iść dołem. Ale szybko się zrobiło, ale dobra. Tutaj chyba... No to będzie Cloud Flower z Super Mario Galaxy 2. Niestety nie grałem Super Mario Galaxy 2, więc pewnie ciężko mi będzie go używać. Dobra, jest. No, pamiętam tylko, że w pułapce był właśnie taki Cloud Flower. Tylko, że był nieco zbugowany. Mam nadzieję, że tutaj nie jest nic zbugowane. Czemu ja sobie to wytworzyłem? Nie wiem. Oczywiście mamy informację, ile jeszcze zostało nam czasu. Wielki plus. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że muszę stanąć, że muszę wystrzelić podczas skoku w górę, albo nie wyląduję. Nie, pojawia się pode mną. Okej, świetnie. Dobra, to tam... Na razie nie idzie źle. Tylko się boję tych panów. O kurczę, nie da się ich pokonać. Uderzając w bloczki. Żadnego one-upa, żadnego chyba. Dobra. Aj, tutaj lepiej od razu, lepiej poczekać ze skoczeniem chyba. Zresztą zobaczymy. Niestety przez to, że nie grałem Super Mario Galaxy, to muszę się trochę do tego kwiatka przyzwyczaić. Chociaż chyba nie jest tak znowu źle. No, jeśli ktoś umie zrobić te wszystkie monety tak idealnie skacząc tym kwiatkiem po tych wszystkich chmurkach, to jest moim idolem, naprawdę. Okej. Tylko, że cóż z tego, skoro nie mam już flowera, nie jestem pewien, czy był jakiś tam po drodze, nie pamiętam. Jak jest, to jest dobrze, jak nie ma, no to mogę wczytać, aha. Nie no, teraz to na pewno mogę przejść, chociaż... O, dobra, jest. O tak, życie na granicy prawa, o. Tylko najgorsze chyba będą te windy. Chmurkowe. Przede wszystkim tutaj nie dać się trafić, bo byłoby szkoda. No dobra, i tak mam tutaj flowera. A spróbujmy poczekać trochę. Teraz tak skoczyć. O tak. Dobra. O, leć tam, leć, dobrze. Au. Okej, żyję. Tylko co to za życie? I co tu jest? Nie wiem, ale kamera się dalej przesuwa. Chyba to oznacza, że jeżeli dotarłem tutaj mając formę właśnie... Mając Cloud Suite, to po prostu... dostanę one-upa za to. No i to byłoby na tyle. W tym momencie po prostu przechodzimy dalej do... wieży zegarowej. A sprawdzę zresztą. No jak widać, przechodzimy do wieży zegarowej tak czy inaczej, więc to po prostu jest taka alternatywna droga. Jeśli mam oceniać trudność, to nie wiem, szczerze mówiąc, co bym ocenił. Myślę, że to jest jednak trochę trudniejszy etap od airshipu, tak patrząc, ale ogólnie nie był on tak znowu trudny, tylko trzeba się do Cloud Flowera przyzwyczaić. No i cóż, no i widzę, że Cloud Flower zostanie wymieniony na one-upa i chyba nie będziemy mogli już tu mieć, nie wiem. W każdym razie to był właśnie ten sekretny etap, nazwijmy, bo trzeba wejść taki warp. No i to byłoby na tyle. Co my tu mamy? Oczywiście pozdrowień. Pakiet pozdrowień PWZ, Pikachu Fan 150, Demus, The Stunning Gaming, KNPL i Kuba, MyLuigi 55. Oczywiście ja was wszystkich tak bardzo gorąco pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. I pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!